1 marca doszło do kolizji drogowej pomiędzy tramwajem a pojazdem marki Seat, który na przejeździe tramwajowym przy skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja i ulicy Jana Rakowskiego na Żądzu uderzył w pojazd szynowy. Kierowca samochodu, skręcając z ulicy Konstytucji 3 Maja w ulicę Jana Rakowskiego, prawdopodobnie nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju, a także czerwonego światła. Na szczęście w kolizji drogowej nikt nie odniósł obrażeń. Brakowało niewiele, nieco ponad metr, aby doszło do tragedii. Samochód osobowy został staranowany, jednak na szczęście kierującego zniszczeniu uległa przednia część pojazdu przed kabiną kierowcy. Kierujący pojazdem Seat podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpił tutaj pierwszeństwo pojazdowi szynowemu, to jest tramwaj, w wyniku czego doszło do zderzenia.